I drodzy Państwo, chciałoby się powiedzieć, Teatrzyk Zielona Gęś przedstawia, nic bardziej błędnego, drodzy moi, Krzysztof Wogalecki, witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Mam tę przyjemność, niekłamaną, prowadzić otwarcie dekad w Polsce, takich wyjątkowych miejsc, drodzy moi. No i nie ukrywam, że dzisiaj otwieramy 10 i robimy to z ogromną przyjemnością, szanowni Państwo, więc mam nadzieję, że na dzisiejsze popołudnie i wieczór będzie wyjątkowy, wyjątkowo intrygujący, interesujący. Wy macie to szczęście, że tak naprawdę mogliście dekady już oglądać od 9, ale wszędzie tam, gdzie otwieraliśmy je w Polsce, najczęściej było tak, że była godzina otwarcia i wtedy wszyscy ruszali tę dekadę. Myślę sobie, co by tu się działo, gdyby tak istotnie też było w Malborku. Drodzy moi, pozwólcie, że żeby dobrze zacząć, to oczywiście musimy dokonać tego z oficjalami i mam nadzieję, że w tym momencie będziemy ich prosili, oni pojawią się na scenie, każdy z nich zabierze głos, a potem oczywiście nastąpi już takie właściwe, prawidłowe przecięcie wstęgi. Drodzy Państwo, poznajcie pana Aleksandra Walczaka, prezesa Dekada S.A. i wielkie brawa w tym momencie do pana prezesa. Pan prezes, i zróbmy przejście, tak jest, zróbmy przejście. Idzie nas pan Aleksander Walczak. Drodzy moi, będzie z nami również pan burmistrz miasta Malborka, pan Marek Haszewski. Zapraszamy serdecznie i również wielkie brawa do pana burmistrza. No i szanowni Państwo, nie moglibyśmy rozpocząć tej uroczystości, gdyby nie pan starosta, również pan Mirosław Czapla. Również serdecznie witamy i zapraszamy na scenę, a wy, drodzy Państwo, braw nie szczęście dzisiaj. Zapraszamy serdecznie. Proszę bardzo, śmiało, pan starosta również. I drodzy Państwo, jeszcze zaprosimy pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Bogdana Kułakowskiego. Prosimy bardzo, zapraszam serdecznie również. Okej, drodzy Państwo, jako pierwszy głos zabierze pan Aleksander Walczak, prezes Dekada S.A. Panie prezesie, oddaję głos. Proszę Państwa, to jest jeden z piękniejszych dni w historii dekady, a może najpiękniejszy, dlatego że dzisiaj otwieramy 10 obiekt pod szyldem Dekada. My jesteśmy polską firmą, polską spółką, która od 5 lat buduje nowoczesne centra handlowe, głównie w mniejszych miejscowościach. Państwo pewnie znacie, że historia budowy tego obiektu trwała wiele lat. Wreszcie po tych wielu latach, a konkretnie też po 14 miesiącach budowy, możemy dzisiaj otworzyć ten obiekt. Jest to miła chwila i też taka okazja do podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy w tym miejscu stanąć, że możemy Państwa gościć, możemy otworzyć nasze sklepy. Zacznę od tego, że architektem obiektu jest Studio Form Architektonicznych Pantel z Olsztyna i panowie Tomasz Lela i Marcin Błazucki projektowali ten obiekt, którym serdecznie dziękujemy, że to tak wygląda, jak Państwo teraz widzicie. Generalnym wykonawcą obiektu była firma Airbud. Airbud jest firmą z Warszawy, natomiast realizował to przedsięwzięcie oddział toruński. Chcę w szczególności podziękować paniom, które są budowlańcami, Ani Samulak, Dorocie Maniewskiej oraz Mariuszowi Kurkowskiemu i Karolowi Głowackiemu. To są te osoby, które tak naprawdę sterowały budową tego obiektu. Brawa się należą. Taki obiekt nie mógłby powstać bez specyficznego nadzoru, no i to niestety były osoby z Warszawy, więc może tutaj niekoniecznie związane z tym regionem czy z tym miastem. Chcę serdecznie podziękować Krzysztofowi, Krzysiowi Bębaczowi i Jarkowi Gawronowi, ponieważ to oni byli szefami tej budowy ze strony naszej spółki. Dziękuję bardzo. W naszej galerii mamy około 20 sklepów. W tym największy sklep to jest sklep sieci H&M. Chcę powiedzieć, że Malbork jest najmniejszym miastem, w którym firma H&M otworzyła swój sklep. Jest to zasługa między innymi naszych współpracowników, którzy zajmowali się wynajmem lokali. I chcę serdecznie podziękować firmie Boik, która organizowała najem lokali, w szczególności Radkowi Gadomskiemu i wszystkim agentom i agentkom z nim współpracującym. Dziękuję bardzo. Podziękowania również należą się naszemu współinwestorowi, ponieważ taki obiekt nie mógłby powstać bez banku kredytującego. Tym bankiem jest powszechnie znany bank Pekao S.A. Serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś są osoby, przyjechały z Warszawy z banku Pekao S.A.
może jest pani Beata Peryd, albo jeden czy drugi Piotr, Piotr Kwadrans, albo Piotr Kaczmarek. Dziękuję wam bardzo. Ta budowa ruszyła, właściwie miała ruszyć już wiele lat temu. Ruszyła w ubiegłym roku i serdecznie dziękuję już w tej chwili byłemu burmistrzowi, panu Andrzejowi Rychłowskiemu, bo to za jego kadencji ta budowa ruszyła, oraz panu Dariuszowi Lemkę, który był swego czasu szefem Wydziału Architektury. To z nimi robiliśmy pierwsze uzgodnienie i planowaliśmy ten obiekt. Dzisiaj, kiedy go otwieramy, mamy nowe władze, nowego burmistrza i chcę również złożyć serdeczne podziękowania na ręce pana Marka Harzewskiego, zarówno za jego osobistą sympatię dla tego obiektu, jak i wszystkich służb miejskich, które nam pomagały, żeby bezproblemowo i jak najszybciej otworzyć ten obiekt. Nie udałoby się tego obiektu również otworzyć bez współpracy ze starostwem, stąd cieszę się, że mamy również tutaj obecnego pana Mirosława Czaple i pana przewodniczącego Rady Powiatu, dlatego że dzięki tej współpracy również można było dzisiaj się spotkać na uroczystym otwarciu. Także proszę państwa, to są te podziękowania, które chciałem złożyć na ręce tych wszystkich osób, które współpracowały z nami przy budowie obiektu. Malbork to jest miasto bardzo znane w Polsce, oczywiście z Zamku Krzyżackiego. Myślimy, że w tej chwili jeszcze dwa elementy przyczynią się do tego, że Malbork będzie znany i w Polsce, a przynajmniej w powiecie. Z naszej galerii, Galerii Dekada, oraz jeszcze z jednego elementu, który za chwilę powiemy, że będzie odsłonięty, czyli z rzeźby profesora Adama Myjaka, którą za chwilę odsłonimy przed naszym obiektem. Pan profesor Myjak jest rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i ufundowaliśmy jego rzeźbę, która na stałe będzie dekorowała nasz obiekt i dekorowała miasto. Także dziękujemy państwu, że przyszliście dzisiaj na nasze otwarcie. Za chwilę nastąpi oficjalne przecięcie wstęgi i zapraszamy na zakupy. Myślę, że dzisiaj jest wiele okazji zakupowych. Cieszymy się razem z państwem, że możemy być w tym miejscu i uczestniczyć w otwarciu tego obiektu. No bardzo ładnie. Robi wrażenie? Robi, oczywiście. Był jakiś taki sklep, na który pani może czekała? Jakiś może odzieżowy, może z kosmetykami? No bardziej z kosmetykami. A przeszła się już pani po całej galerii? Tak, tak. Bardziej takie weekendowe wypady, czy może nawet w tygodniu? Codzienne. Zawsze jakaś okazja. Mam pytanie, czy już udało się paniom zobaczyć wszystkie sklepy? Nie, jeszcze nie, jesteśmy w trakcie. A pierwsze wrażenie jakie? Co mogę powiedzieć? Tak jak wszystkie galerie handlowe. Ale będą panie odwiedzać. No, jeżeli chodzi o Malbork, to jest chyba tu największe. Czy udało się już przejść może po całej galerii? Nie. A jak pierwsze wrażenie? Na razie super. Będzie pani odwiedzała? Będę. Takie weekendowe wypady, czy nawet w tygodniu? No, w tygodniu może być. A był jakiś taki sklep, na który pani czekała? Może którego pani oczekiwała? Nie. A to najlepiej lubimy kupować? Odzież, czy może kosmetyki? To i to. Nowa galeria robi wrażenie. Dopiero weszłyśmy i nie możemy jeszcze stwierdzić. Nie obejrzałyśmy jeszcze. To najlepsze właśnie to pierwsze wrażenie. Jakie? No, ogromna i ładnie tu, czysto. Czy był może jakiś taki sklep, na który pani czekała, którego pani oczekiwała, że był taki otwarty? Nie, prędzej córka. A pani była? Był jakiś taki sklep, na który czekałaś, żeby został otwarty w galerii? Nie. A H&M? H&M, znaczy dobrze, że otworzyli, bo nie było takich sklepów tutaj, więc się cieszę, że są takie sklepy, ale liczyłam coś na inne. Ale rozumiem, że mimo wszystko odwiedzać będziesz tą galerię. Będę. No, ładnie. Robi wrażenie? Robi. Był jakiś taki może sklep, na który pani czekała? Na H&M na pewno. Czyli tutaj będzie pani często odwiedzać? Tak. Powiedzcie, jak wam się tu podoba. Na pewno macie duże porównanie z innymi galeriami, to jak tutaj to wypada w Malbork? Jest dużo większa, jest na pewno więcej rzeczy do wyboru, nie? No. A był jakiś taki sklep, na który czekałyście może? H&M, to na pewno. Czyli jednak ciuchy. Tak. Będziecie odwiedzać tak może bardziej w weekend, czy tam po szkole też będziecie tutaj wybierać? Na pewno częściej niż wcześniej. Na pewno. Czyli to miejsce było potrzebne? Tak. Pewnością. No dobrze, nie? Ale robi wrażenie? Mhm. A czy był jakiś taki sklep, na który może czekałaś tak najbardziej? H&M. Dziękujemy serdecznie panu prezesowi. Drodzy moi, teraz głos zabierze burmistrz miasta Malborka, pan Marek Harzewski. Bardzo proszę. Szanowny panie prezesie, pani starosto, szanowni państwo, nadszedł długo wyczekiwany dzień, wyczekiwany zarówno przez właścicieli
Galerii Dekada, jak i ich klientów, czyli mieszkańców Malborka i okolic. Droga do tego sukcesu nie była łatwa, tak jak powiedział pan prezes, i długo trwała, ale dzięki zaangażowaniu, wytrwałości dzisiaj możemy ogłosić sukces, bo otwarcie tej galerii to poszerzenie oferty dla mieszkańców Malborka, umożliwienie zakupów już w naszym mieście, a nie konieczność wyjazdu do ulubionych sklepów, do innych miast. Jak państwo widzą, to jest wspaniały sklep, ale również proszę zwrócić uwagę na zagospodarowanie wokół tego sklepu. To jest inwestycja kompletna. Cały teren jest wspaniale zagospodarowany. Zyskali na tym również mieszkańcy okolicznych budynków. Chciałem podziękować za to panu prezesowi i zaprosić do dalszej współpracy. Myślę, że wspólnie będziemy mogli jeszcze wiele dobrego dla Malborka zrobić. Żeby symbolicznie chciałem wręczyć panu prezesowi skromny upominek. Jest to list gratulacyjny i zegar, który ma odmierzać same dobre chwile dla Galerii Dekada. Panie prezesie, gratuluję. Dziękujemy serdecznie, proszę o brawa, drodzy państwo. Dziękuję panu burmistrzowi, a teraz głos zabierze pan starosta Mirosław Czapla. Bardzo proszę. Panie prezesie, szanowni państwo, ja również jestem pod wrażeniem szybkości, jakości. No i również tego, co się tu działo, ponieważ praktycznie żadnych uciążliwości przy budowie tej pięknej galerii. Gratuluję również pomysłu, jak powiedział pan prezes, że są takie sklepy, które faktycznie w takich miastach jak Malbork nie miałoby miejsca, gdyby nie ludzie, którzy mają przebicie. Gratuluję panie prezesie, chociażby sklep HM. To jest rzadkość. I jeszcze za jedno chciałbym również pogratulować. Otwarcie 27 listopada, myślę, że nie wszyscy wiedzą, z czym się kojarzy. Kojarzy się z amerykańskim 27, tak zwanym Czarnym Piątkiem. Czarny Piątek to jest ten dzień, gdzie zaczęto zapisywać zyski na czarno, a straty na czerwono. Ja tylko życzę państwu, żeby w tym sklepie zawsze były zyski, a więc żebyście w księgach finansowych tylko czernią się posługiwali. Wszystkiego dobrego i witam państwa w naszym powiecie. A witamy państwa kwiatami. Panie przewodniczący, proszę również przekazać kwiaty. Wszystkiego dobrego, miłych zakupów również w tym sklepie ja życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu staroście. Już na momencie, panie starosto, przekażemy ten mikrofon księdzu Arkadiuszowi Śnigierowi. Księże Arkadiuszu, zapraszamy serdecznie do nas. Sakramentalne słowa też powinny paść tutaj, drodzy moi, bowiem ja też podczas każdego otwarcia dekady, zawsze zapowiadając pojawienie się kapłana, mówię takie słowa. Cytuję tutaj balladę Świteś Adama Mickiewicza i tam padają takie słowa. Dobrze, kto z Bogiem poczyna. My również, drodzy państwo, chcemy takiego aktu dokonać i dlatego stąd z nami ksiądz Arkadiusz Śniger, który mam nadzieję w tym momencie zabierze głos i poświęci obiekt dla państwa użytku. Oddaję mu głos księdzu. Panie prezesie, drodzy państwo, pan prezes razem z pozostałymi właścicielami tego miejsca prosi Pana Boga o błogosławieństwo dla miejsca, dla ludzi, którzy tu będą pracowali. Chcę razem z wami do tej prośby się włączyć wspólną modlitwą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się, Boże, troskliwy Ojcze, Ty powierzyłeś ludziom ziemię i jej owoce, aby swoją pracą zapewniali wszystkim udział w dobrach przez Ciebie stworzonych. Błogosław wszystkich, którzy będą przychodzić do tych pomieszczeń. Niech sprawiedliwie i z miłością zajmują się kupnem i sprzedażą. Niech się przyczyniają do wzrostu wspólnego dobra i do rozwoju doczesnej wspólnoty ludzi przez Chrystusa, Pana naszego. Dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękujemy bardzo.
Drodzy moi, teraz oczywiście nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi, a dokona jej pan prezes Aleksander Walczak, pan burmistrz miasta Marek Parzewski i pan starosta Mirosław Czapla. Panowie, zapraszam serdecznie tutaj do naszej symbolicznej wstęgi, oczywiście nomen omen, ale po jej przecięciu, po usłyszeniu fanfarów, śmiało możemy powiedzieć, że no, będziemy już mieli dekadę na 100% otwartą. A potem, drodzy państwo, czekajcie na jeszcze jedną informację, no bo wiem, jeszcze jedną odsłonię się nas czeka za momencik. Ale to już za chwilę, poprosimy o fanfary w takim razie i już za chwilę uroczyste przecięcie wstęgi. Proszę bardzo. I drodzy państwo, wielkie brawa! Dekada w Malborku już otwarta. Dziękujemy serdecznie panom. Drodzy państwo, a także panów oficjeli i naszych gości zaproszonych. Oraz państwa zapraszam jeszcze głównym wejściem, żebyście wyszli razem z nami przed waszą malborską dekadę, bowiem tam już za chwilę pan prezes i pan profesor dokonają odsłonięcia rzeźby, drodzy państwo, specjalnej rzeźby, którą pewnie już część z was widziała, ale jeżeli macie chwilę czasu i macie ochotę, wyjdźcie również, drodzy państwo, z nami na odsłonięcie tej rzeźby, której odsłonięcie dokonamy już właśnie w tym momencie. Państwo tutaj za tę część dziękuję, ja za momencik wrócę do was i oczywiście będziemy przeprowadzali ciąg dalszy tego naszego spotkania. Dzisiaj mnóstwo nagród i niespodzianek dla państwa czeka. Natomiast póki co idziemy odsłonić jeszcze rzeźbę z okazji otwarcia tej dekady. No i wrócimy do państwa dosłownie za parę chwil. Zapraszam serdecznie państwa. Odsłonimy tę rzeźbę, o której już za chwilę ponownie pewnie słów kilka powiedzą poza konferencją prasową pan prezes Aleksander Walczak i pan profesor Adam Mejak, rektor Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy. Panie prezesie, ja zapraszam serdecznie tutaj do nas, aby zabrać głos, a potem oczywiście, drodzy państwo, uroczyste również odsłonięcie tejże rzeźby. Czy jest z nami pan profesor? Pan profesor Adam Mejak? Jest pan profesor również, jest. Zapraszamy serdecznie pana profesora tutaj. Panowie, może stajmy sobie tutaj, żebyśmy byli bardziej widoczni. I słów kilka na ten temat oddaję głos panu prezesowi jeszcze raz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, że pomimo tej pogody, wiatru i chłodu państwo tutaj przyszli razem z nami. Dla nas to jest taka szczególna okazja, dlatego że poza otwarciem Galerii Dekada w Malborku mamy jeszcze jedną miłą uroczystość. Otóż postanowiliśmy wszystkie dekady w Polsce, a jest ich 10, i dzisiaj jest ta 10 właśnie, udekorować, że tak powiem, po prostu dziełem sztuki. Stojący obok mnie profesor Adam Mejak jest rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, znanym polskim rzeźbiarzem. I w związku z tym, że od wieków, od czasów antycznych rzeźby stanowiły dekoracje miast, my chcemy nawiązać do tej dobrej tradycji i również w Malborku odsłonić prawdziwą rzeźbę z prawdziwego brązu, która tutaj myślę, że będzie trwała dłużej niż nawet Galeria Dekada, ponieważ jest trwałego materiału i że będzie stałą ozdobą i miasta, i tego skweru tutaj przed Galerią Dekada. Otóż za chwilę poproszę pana profesora o kilka słów, co miał na myśli rzeźbiąc tą figurę, bo tak się nazywa. Natomiast chcemy, żeby ta figura była takim elementem przyjaznym, żeby codziennie witała i żegnała naszych klientów, żeby była czymś takim, była takim prawdziwym elementem, prawdziwym dziełem sztuki, prawdziwym elementem galerii sztuki, której akurat tutaj nie mamy. Mamy galerię handlową, natomiast przed galerią handlową jakiś taki element galerii sztuki w tej chwili zaistnieje, za chwilę go odsłonimy. Proszę pana profesora kilka słów. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja już mówiłem dzisiaj na konferencji prasowej, że każde miasto, wielkie miasta w Europie czy na świecie, w takich właśnie centrach handlowych, jak tutaj się rodzi, pojawiają się obiekty sztuki, które gdzieś ludzie, którzy przychodzą na zakupy, na przykład do środka pobyć, również myślą nie tylko o tych sprawach takich codziennych, ale czasami gdzieś te sprawy duchowe są istotne i ważne. I dlatego to spotkanie z obiektem sztuki w przestrzeni publicznej w tej chwili jest bardzo popularne w Europie, a firma Dekada jest jedną pierwszą taką firmą, siecią, która właśnie pozwoliła stworzyć taką ideę. Także ja jestem bardzo wdzięczny panu prezesowi i
i całej firmie. A co przedstawia ta rzeźba? Proszę Państwa, jest to figura gdzieś, jest to właśnie znak firmy również, przy okazji, to muszę dodać, takie logo. To jest gdzieś idea wyrasta z figury ludzkiej, która, tak jak mówiłem, już często twardo trzyma się ziemi, ale gdzieś próbuje się wznieść, unieść troszkę do nieba, czy po prostu ku słońcu. Jest to taki człowiek, ptak. Skojarzenia mogą być bardzo różne, bowiem na tym sztuka polega, że każdy człowiek ma prawo, wręcz powinien sobie po swojemu interpretować, a nie mieć gotowej recepty czy gotowego przesłania. Także ja chciałem jeszcze panu Edwardowi, który sobie podziękować za współpracę, bo jest tutaj zawsze przy mnie i pomaga mi. Także, proszę Państwa, jest to człowiek wyjątkowy. Także dziękuję bardzo i odsłaniamy projekt. Zapraszamy do otwarcia. Tobie, Adam, pozostawiam wybór oczywiście środki Marysi do otwarcia. Razem z dziewczynką, wspólnie z profesorem Adamem, my jakim odsłonimy za chwilę rzeźbę. Sami Państwo zobaczycie, co ona przedstawia i jakie będziecie mieli skojarzenia. Figura, dekada, człowiek, ptak. Zapraszamy w tej chwili, korzystając z okazji, że mamy tutaj władze miasta i władze powiatu, zapraszamy pana burmistrza, pana starostę, zapraszamy księdza, który święcił nasz obiekt do wspólnego zdjęcia z figurą i z profesorem Jakim. Dziękujemy, drodzy Państwo, ta część tutaj już się kończy. Ja Państwa zapraszam oczywiście do galerii, do dekady, już przed dużą scenę, tam za momencik. Zaczynamy nasze dzisiejsze uroczyste otwarcie, na które co prawda już oficjalną część ma za sobą, ale drodzy Państwo, gry, zabawy, konkursy, to wszystko dopiero przed nami i mam nadzieję, że miło do wieczora spędzimy czas. Do zobaczenia już w dekadzie. TV Regionalna 24.pl. TV Malbork. TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.